I tu już sobie przygotowałem. Most czołgowy MTU. To jest na podwozie czołgu T-54. Czołg T-54. Dałem kalkomanie, które miałem pozostałości po tych modelach SDV. To akurat są modele zabawkowe, ale do szalona i zabawkowe mogą być. Bo taki numer sobie zrobiłem. To jest działo. To jest samobieżne działo przeciwlotnicze, też na podwoziu czołgu PT-54. Ja potem się skapnąłem, jak dokładnie się przyjrzałem tym modelem, że są wszystkie trzy identyczne budy, kadłuby. Tylko temu dano na most, temu dano wieżę z armatą, a temu dano działka przeciwlotnicze. Tutaj coś jeszcze pokażę, to szykowałem. Pokażę na galerii, bo sobie wygooglowałem, żeby sobie zobaczyć. To jest MTU-12 na podwozie czołgu T-54. To jest właśnie to. Sobie tutaj na goglach zobaczyłem. Most, ten czołg mostowy MTU. MTU-12. Tak, MTU-12. I tutaj właśnie jest działo, samobieżne działo przeciwlotnicze, ale to jest akurat na czołgu T-34. Tylko takie porównanie zrobiłem, sobie poszukałem. Tylko jak Chińczycy takie budowali. Działka na podwozie czołgu, a tu jest akurat ten. Ja sobie zrobiłem te same numery, jak widać, 4253 i ten znak szachownicę polską. Sobie zrobiłem według tego zdjęcia i będę miał do eszelona tego z PRL-u. Tak to właśnie wygląda. I czołg T-54. Prototyp został zrobiony w 1945 roku już. T-54. A seryjna produkcja zaczęła się od 1946 roku. Także dojdę do eszelona. No i z tych czołgów jeszcze mam Shermana, ale Shermana dałem sobie. Tu dałem Shermana na tą platformę, bo akurat ten Sherman mi nie pasuje do żadnego szalona. A tam se może być. Może zaraz się będę brał do klejenia kolejnych modeli.